Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj wtorek, 17 marca, to jest drugi odcinek Stawakowy w tym tygodniu. Nie mam dlatego pojęcia, jak inaczej jeszcze podać wam informacje początkowe, więc może po prostu zaczniemy. Jedziemy! Moi drodzy, moi mili, witam was bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu stawakowym w Wielkim Poście i mam nadzieję, że macie się dobrze, a mam nadzieję, że będziecie się mieli jeszcze lepiej po tym odcinku, aczkolwiek on będzie dosyć trudny, ale trudne rzeczy też mogą sprawiać, że będziemy się mieli lepiej. Proszę posłuchajcie, mam dla was dzisiaj zdanie Jana Taulera, trzeciego z naszych mistyków nadreńskich, zdanie, które brzmi następująco, trudne, takie no dzisiaj wyzwanie, ale myślę, że potrzebne. Ucisk... Pojawia się w człowieku tylko wtedy, gdy Bóg chce przygotować w nim nowe narodziny. Moi drodzy, bardzo ważne zdanie. Często jak ktoś do mnie przychodzi do spowiedzi i mówi mi na przykład, że ma jakiś kryzys, że coś się trudnego dzieje w jego życiu, że do tej pory było dobrze, był blisko Pana Boga, miał nadzieję, wszystko się układało w miarę, wiadomo, tam były problemy jak zawsze ale generalnie było całkiem nieźle, a teraz nagle się wszystko zawaliło. Ja bardzo często takiej osobie w konwencjonale, mówię no wreszcie, no najwyższa pora. I oczywiście ktoś mi mówi no ale jak to, ojciec, przecież chyba to nie jest dobrze, jak jest ciężko. Uwaga, pewnie, że nie jest dobrze, w takim sensie nikt tego nie chce przeżywać, to nie jest w ogóle coś fajnego, ale co to oznacza? To oznacza, że Pan Bóg nas próbuje wprowadzić stopień wyżej, że Pan Bóg chce narodzić się bardziej w człowieku, tak jak mówi Jan Tauler, ucis, który się pojawia, Oznacza, że Bóg robi więcej miejsca. To jest w ogóle bardzo ładne takie wyobrażenie. Pomyślcie sobie, że macie, sobie, że macie w sobie wypełnione wszystko sobą. I Pan Bóg, kiedy chce tam się narodzić, no to musi tam mieć miejsce w łonie. Mówiąc krótko, rozpycha się w środku. Jak się w środku rozpycha, no to reszta się uciska. Nie? I chodzi o to, żeby te rzeczy niefajne, te, które są niedobre, no żeby się po prostu wycisnęły całkiem z Ciebie. Nie? Mówiąc krótko, Pan Bóg próbuje wypchnąć z Ciebie rzeczy niedobre, rzeczy nie pochodzące od Niego, rzeczy, które nie dają szczęścia, które nie dają prawdziwej radości, nie dają świętości i tak dalej. W związku z tym czujesz ucisk, bo to boli, kiedy wychodzą te rzeczy. Kochani. To jest w ogóle strasznie ważna sprawa. Życie nie polega na tym, że najlepiej jest wtedy, kiedy nie ma żadnych trudności i problemów. Nie. Życie polega na tym, żeby iść do przodu, a to się często wiąże, no właśnie, z uciskiem, z takim poczuciem, że muszę coś stracić, musi się narodzić. No właśnie, no, no, no nie będzie łatwo. Kochani, nie ma chyba nic gorszego niż taki człowiek, który ma nieustannie taką prostą linię w życiu. Koniec, właście, że prosta linia to jest na takim tym wykresie na monitorze, to jest linia śmierci. Nie? I nie mówię, że oczywiście muszą być zawsze jakieś katastrofy. To nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że życie, w którym nie ma kryzysu, to znaczy, że to życie nie, nie idzie do przodu. To znaczy, że w tym życiu się nic nie zmienia. Kochani, byłoby tak, gdybyśmy byli w fazie doskonałej. Gdybyśmy byli w tym świecie bez grzechu, bez żadnego zła i tak dalej, wtedy rzeczywiście mamy fazę doskonałą i ona się nie musi polepszać. Tylko, kochani, nie jesteśmy w fazie doskonałej, jesteśmy w fazie beznadziejnej. Jesteśmy w fazie, gdzie bardzo dużo rzeczy w nas jest popsute. Jeżeli ma się coś odnowić, no to właśnie kryzys, właśnie ucisk, właśnie jakiś moment wstrząsu sprawia, że możemy pójść do przodu. Kochani, nie bójcie się tego, że będziecie przeżywali różnego rodzaju załamania, kryzysy, różne rzeczy się zawalą w waszym życiu. Tak, Pan Bóg próbuje w ten sposób narodzić się w Tobie bardziej. Więc albo będziesz wtedy rozpaczać, że dlaczego mi się to dzieje, albo potraktujesz to jako narodziny, po to, żeby się nowe dziecko w Twoim sercu pojawiło, a tym dzieckiem jest Pan Jezus. Pani dla mnie bardzo mądra myśl. Bardzo potrzebna. Trudna, tak jak mówię, trudna, ale potrzebna. Pomyślcie o tym. Moi drodzy, moi mili, bardzo, bardzo wam dziękuję za kolejne spotkanie i oczywiście do upadłego będę wam przypominał, przepraszam, jeżeli będziecie tym znudzeni, ale bardzo mi na tym zależy, że mamy wielkopostną akcję Przyjaciele Afryki, czyli wspomagamy naprawdę bardzo konkretne dzieła. Robimy szpital w Kigali, robimy konkretne operacje dla ludzi, dla których te operacje są niedostępne. Jeżeli tylko ktoś może wesprzeć jałmużną, wielkopostną to dzieło, w opisie pod filmem znajdziecie wszystkie potrzebne informacje. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię, jak nie wiem co i do zobaczenia. Już jutro. Z Bogiem. Papa!